Dzień doberek, oto ja i mój słodziutki piesek Pandziuszek. Buzi, chyba nie chcę dawać buziaków, tylko gryźć. Zapraszamy Was dzisiaj na nowego vloga. Łapka w górę i oglądamy, ziewamy. Właśnie wstałam i słuchajcie, zaczynamy rozrabianko. Ale nie gryzujemy swojej pani. Pandzia chce Was zaprosić na swojego Instagrama. Pisaliście właśnie, żeby założyła konto i nazywa się Pies Panda. Koniecznie wpadajcie na Insta Pies Panda, zaobserwujcie, polubcie najnowsze zdjęcie i napiszcie, że jesteście z YouTube'a, a my damy Wam serduszko. Taki dzidziusiek. Dzień dobry Pani Pando. Kto tutaj przed chwilą wstał i zaczyna rozrabiać, gryzać? Halo? Halo, dzień dobry, dzień dobry, gryzelek, proszę bardzo, mysza, mysza dla pani, niech się pani pobawi. No ja nie wiem, co tu się wyprawia, nie wolno, właśnie nagrywaliśmy początek filmiku, a ty już się za statyw zabierasz, a ty rozrabiaro mała, a ty mała rozrabiaro, pokaż swoje kiełki, co pani robi? Oj, jak słodko, ja uwielbiam, jak pieski sobie właśnie tak łapkami opyszczek robią. A kto się teraz tak przeciąga? Och, och, och. No właśnie, trzeba się porozciągać po wstawanku. Śliczna moja, pięknusia. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jak już jej uszka stają w ogóle. Jestem dumna i pełna podziwu, jak ty jesteś u mnie krótko, a jak ty już się zmieniasz. Czy wy też myślicie, że ona w ogóle podrosła? Dajcie znaka. No chodźcie, czym się pobawimy? Czym się pobawimy? Ręką nie wolno. Bardzo dobry piesek, tak się słucha, nie gryzie rąki. Nie, no żartuję. I tak się rzuci. E! Zły kot. To jest odgłos złego kota. Proszę. Proszę, bawimy się. Ulubiona zabawka pandy to jest zabawka dla dzieci. Właśnie taki szeleszczący kocyk z pepką w ogóle, zadyszkę. Więc jeżeli chcecie zobaczyć film o zabawkach tej małej spryciuli, niegryzącej, raz zęby pokażemy w takim razie, jak ty jesteś taka, to koniecznie wpadajcie na kanał, już jest taki filmik. No jaka mina! Jak ja sobie ładnie gryzę! Jakie mam wielkie zęby, czy wy to widzicie? Tak, ja już mam takie kły! Tak? Nie gryz! Słuchajcie, Gryzelda jest jeszcze gorsza niż wcześniej, ale wiadomo, ząbki rosną, duże kły mam, to trzeba teraz je spiłować tu. Bolą mnie dziąsełka. A zobaczcie, jaka ja już jestem wielka. No normalnie, słuchajcie, długości moich nóg, a ja krótkich nóg to nie mam. I siebie lubię tak stać i gryzać. Palce też gryzać, ale palce fe. To jest twoja kość. Co to za przeszkody? Do aparatu? Aha, bo to sznurek, dobra. Fe. Wszystko chcę gryźć. Głupku mały, bo się uderzysz w aparat. Nie wolno tak. Ale jak skacze, no? Hej! Kiedy się pani uspokoi? Proszę mi powiedzieć. Pani Gryzeldo. Kiedy pani się uspokoi? Nie będzie nic gryźć? Skacze. Ona tak śmiesznie skacze, że po prostu mnie to rozwala. To jest diabeł, słuchajcie. Prawdziwy diabeł. Prawdziwy zaczepiasz. Tak. I najczęściej tak lubię sobie leżeć na pleckach. Zaraz będzie chyba jakiś atak. Będzie atak? No i już! Jak cię na łusko! No ale nie wolno tak uczyć pieska, żeby wchodził kiedy on chce, tylko wtedy kiedy ja pozwalam. Także słuchajcie, teraz sobie ładnie sama posiedzi, bo ciągle po prostu cały dzień z nią się przesiaduje. Dla matki trochę spokoju musi być. I tak każdego poranka pannica próbuje wymusić wejście tutaj na górę. Muszę wam powiedzieć, że panda to jest największy głodomor na świecie. Zobaczcie, jak ona szykuje i jak ona dużo chce jeść i może przez to właśnie tak pięknie rosnę. Ale dobrze, niech się najada. Dzisiaj jest jej ważny dzień. Aż się uszy trzęsą. To powiedzenie, słuchajcie, znikąd się nie wzięło, bo mnie się tak trzęsą uszy, jak je, że to jest jaki szok. Ale na co ty się tak patrzysz? Aha, bo coś szeleściło. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj dla mojej pandzi, proszę chwilę spokoju,
Bardzo ważny dzień, bo dzisiaj będziemy mieli pierwsze szczepienie. Ja wam powiem, puszczę ją na ziemię, że ja już nie mogę się doczekać, aż te wszystkie szczepienia zostaną zrobione, bo wtedy będziemy mogli spokojnie wychodzić na spacery bez obaw o zachorowanie, o zarażenie się czegoś, a póki co to sobie chodzi w tym nosidełku i zwiedzę świat, więc nie jest tak, że ciągle siedzi w domu, codziennie gdzieś wychodzimy. Siemanko! Właśnie zgarnęłam pandę z latania po domu i słuchajcie, ubieramy się do weterynarza, się szykujemy. Także słuchajcie, tak wlatujemy do środeczka, cyk, jesteśmy gotowe na wyjście do weterynarza. Już mi się tu przytulasz, słuchajcie, ale w samochodzie będę miała pomoc brata, bo jest brat u mnie w odwiedzinach, więc on będzie ją pilnował, a ja będę prowadziła. Chodź. No i słuchajcie, tak właśnie pandzia w samochodzie sobie leży, zawsze chowa główkę i śpie. Słuchajcie, jesteśmy już po szczepieniu. Panda zniosła super, jak widzieliście, dostała też przysmaka, zjadła całego. Teraz się tutaj chce przytulać. Tak. No i lecimy. Wracamy. Chodź. Ej, przytulaczku mu. Przytulaczku, buziaczku. Słuchajcie, pandziucha już się ładnie ułożyła, a ja właśnie wsiadam ze stery i jedziemy jeszcze do sklepu zoologicznego, bo chcę jej właśnie wypróbować nową karmę. A to jest akurat taka fajna rada dla was, jeżeli chcecie właśnie nową karmę dla pieska, a nie chcecie od razu wielkiego opakowania, to często w sklepach zoologicznych po prostu na woreczki można kupić i wypróbować, czy będzie pasować. Także będziemy testować. No i zobaczcie, jak ładnie usnęła po weterynarzu, tak sobie ładnie śpił w samochodzie. No to idziemy właśnie do sklepu zoologicznego. Oczywiście dzisiaj tej karmy nie będę zmieniać, ale wiecie, chcę sobie popatrzeć, już tak na spokojnie. Jesteśmy teraz w Kiku, mówiliście, żeby tutaj zerknąć różne zabawki, ale niestety są same duże. I słuchajcie, znalazłam matę węchową, opowiem wam później o tym w domu. I ona jest tutaj bardzo tania i słyszałam, że w ogóle wszędzie jest wyprzedana i udało mi się przypadkiem ją znaleźć, więc biorę na przyszłość, bo na teraz to ona by tu chciała jeść, wiecie o co chodzi. To mi się bardzo podoba, zobaczcie, taki słoiczek, można tu coś włożyć, łapka, zawiesić smycz. Ciekawe. Ono mi śpi, jesteśmy razem na zakupach. Jakie legowiska w ogóle. Wow, korony. No ale my już mamy zamówione, słuchajcie, legowisko będzie niedługo na nas czekać. Są też jakieś inne, ale nie moje kolory. I na dziecięcym dziale fajne zabaweczki dla piesków. Tutaj z takim liskiem, kocyk, a mi się podoba oto. Owieczka z kółeczkiem. Patrzcie, jak śpi. Tutaj jestem ja w samochodzie i będziemy jechać już do domu, dlatego że po prostu piesek jest już śpiący i nie chcę jej tu męczyć po tej szczepieniu. Okazuje się, że tutaj, gdzie byłam, karmy na wagę nie sprzedawali, więc jeszcze się zastanowię nad tym. No. To jest malutka. Zrobiłam tam małe zakupy, więc słuchajcie, już niedługo też będzie kolejny hol zakupowy dla pieska, bo ciągle jakieś nowe rzeczy zbieram, a wiem, że wam się te filmy podobają i chcecie je po prostu widzieć częściej, więc tak będzie. Ja chyba powinnam nagrywać, słuchajcie, jakiś dziennik spania z mojej pandziochy. Jak ono leży. Wiecie, jakie łóżko w ogóle piękne. Śliczne moje. Mój dzidziuś, śpiulek. Kolejna pozycja spanka. Normalnie minęło dosłownie kilka minut. I następna pozycja spania. Łapki wyciągnięte. Misio. Ja bym jej w ogóle nie budziła, ale trzeba ją wziąć. Chodź, chodź, chodź. Przełożyłam sobie ją, słuchajcie, do mojej... Legowisko ciągle chcę mówić, do mojego nosidła. Już tu sobie śpi. Schowała łepek i idziemy. Zamykam samochód. Nie widać, że tu jest pies. Oj, oj, oj. Dotarliśmy do domku. Kładziemy dzidzie zaraz spać. A słuchajcie, powiem wam, wow.
że ona co tydzień tyje 100 gramów. Kurde, becia jest gruba zaraz. Siemaneczko. Chciałam powiedzieć, zobaczymy kiedy panda przyjdzie. Słuchajcie, ona po weterynarzu troszkę poszalała, potem zasnęła i słuchajcie, ja razem z nią. Także obudziłam się pisaniem. Proszę mi tu wpuścić. Proszę mi wpuścić do łóżka. Więc jesteśmy sobie. Jesteśmy sobie tutaj razem. Wchodzimy zaraz na pandę Instagrama i zobaczymy co się w tym czasie działo i podpowiadamy i damy troszkę polubień dla ludzi. Panduś nie gryźmie. Hej, fe. No i zobaczcie, przy serialu pięknie zasypiam, chyba musimy częściej oglądać telewizję Pando. No super, potrzebuję dzisiaj dużo wypoczynku po szczepioneczce. Słuchajcie, pytania do Q&A ja uzbierałam i na pewno nagram taki filmik. Panda mi, słuchajcie, tutaj oszalała, obudziła się, ale mam dla was taką jedną rzecz, bo pytaliście się... Halo! Dobra, niech leci. Co ty robisz? Chciałam właśnie powiedzieć, że zachowujesz się jak moja Stella. I pytaliście, czy panda poznała pieski, które mieszkają w moim domu rodzinnym, Stella i Phoebe. Nie poznała, ale przyjechał brat i przywiózł na samy początek. Oczywiście będzie zapoznanie, ale zanim panda je pozna, to mamy tutaj, słuchajcie, ściereczki, ręczniczki z zapachem piesków. Ten jest od Phoebe, a ten drugi mniejszy jest od Stelli. I damy ci powąchać, żeby się zapoznała z zapachem, tak? Wymyśliliśmy. Więc uwaga, rozpakowujemy. Hej, nie gryź. Zobaczymy, jaka będzie pani reakcja. Proszę powąchać. O, jest wąchanko, widzicie? Wow! Możesz sobie gryźć, tak, to może być dla ciebie zabaweczka. Powąchałam, powąchałam, a teraz sobie ładnie pogryzę, zobaczcie jaka... Moja kochana Gryzelda. Patrzcie jak tu czeka. Teraz będzie Stella. A tutaj mam po Stelli. Tego chyba nie zobaczycie, ale tu jeszcze włosy były po niej. O, są. Nawet trochę się odbija, więc zobaczymy jak zareaguje. Proszę bardzo, powąchaj. O, o, o. Ale węższe. Co to za piesek? Jeszcze go nie znasz, ale poznasz na pewno. Tutaj słuchajcie, zdecydowanie więcej wącha. Jak widzicie, też chce się bawić, ale wąchanko było. Ciekawe, co by na to Stellunia powiedziała, no. Myślę, że ona dałaby ci nawet się zjeść z jej miski. Albo napić przynajmniej się, pozwoliłaby. Super, misia. O, chodź, tu sobie poleżysz. O, i tu się ładnie połóż. Wiecie co, kochani, mam do was takie pytanie na koniec, bo my korzystamy z mat, ale wiadomo, czasami, słuchajcie, się gdzieś tam zdarzy wypadek, dywany i tak dalej, więc jakie wy środki używacie do odpierania właśnie dywanów? Wiadomo, nie są jakieś to duże ilości, ale chciałabym zadbać jakoś o czystość, żeby nie było tych zapachów czuć. Od razu na bieżąco, hej, to sprzątam. No ale wiadomo, może coś tam jeszcze wypadałoby użyć, więc możecie mi polecić. No, hej, hej, hej. Widzicie, ja nie mogę mieć długich włosów przy tym psie, ale na razie nie ścinam, tylko będę po prostu je związywać. No, poszę sobie. A tak fajnie mi się z nią leżało, więc czekam na wasze polecenia. I napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć z udziałem pandy. No i wpadajcie koniecznie na Instagrama, pies panda tak się nazywa. A my już teraz zapraszamy do zasubskrybowania. Chciałam wam powiedzieć, że za niecały tydzień są moje urodziny, więc byłoby miło, gdybyście zostawiali suba, bo filmiki z pandą będą bardzo często, jeżeli jesteście nimi zainteresowani. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na pewno w sobotę będzie. Pa, pa!